Po tym okresie bardzo trudnym dla branży turystycznej i dla branży przede wszystkim oczywiście lotniczej, no bo mówimy tutaj też przede wszystkim o branży lotniczej, po tym 20 roku katastrofalnym, 21 roku próbie odbicia po tym trudnym czasie, 22 rok zapowiada się bardzo interesująco i wydaje się bardzo korzystnie. Dość powiedzieć, że pierwszy kwartał dla nas lotniska w Poznaniu był bardzo dobry, bo odbudowaliśmy, to jest istotne, odbudowaliśmy ten ruch lotniczy z 2019 roku na poziomie 64%, a tylko w marcu już było przeszło 70%. Zatem widać, że ta dynamika rośnie, że ten powrót do latania rośnie, no ale oczywiście zawsze musimy mieć z tyłu głowy wszystkie elementy zagrożeń, które były za nami, które jeszcze do końca nie są rozwiane, ale też te bieżące, aktualne, które no, są i z którymi musimy niestety żyć. W tej ofercie blisko 80 kierunków z Poznania każdy może sobie zdefiniować tą podróż według własnych potrzeb i możliwości, bo i Chorwację możemy polecieć na taki bardzo krótki wyjazd i też za nieduże pieniądze, ale i przede wszystkim Włochy, Cagliari, które niedawno się uruchomiło, ale mamy też Wenecję, która jest bardzo blisko wybrzeża i tam naprawdę wspaniale można spędzić czas, no ale też można zwiedzić Rzym, można zwiedzić Barcelonę, Mediolan. No, jest oferta, która czeka tylko i wyłącznie na dobre i bezpieczne wakacje. Organizacje turystyczne wyraźnie wskazują na to, że jest obniżenie zainteresowania lotami tutaj do Polski. Tak, między innymi chociażby do Krakowa, który odwiedzany był rokrocznie no, przez ponad 10 milionów turystów rocznie. No, Poznań oczywiście nie był aż tak oblegany jak Kraków, troszkę inna skala, ale tym niemniej rzeczywiście organizacje turystyczne wskazują na ten efekt, jaki wywołuje wojna w Ukrainie. No i jeżeli ten konflikt będzie się przeciągał i on będzie bliżej naszej granicy, bliżej tej granicy naszej wschodniej, a oczywiście zachodniej Ukrainy, no to może mieć to jakiś realny wpływ na zainteresowanie, bo oczywiście mówimy o turystach zagranicznych. Musimy obserwować sytuację na bieżąco, musimy zarówno i z liniami lotniczymi na bieżąco być w kontakcie i rozmawiać i prowadzić rozmowy, co się dzieje i jak ta turystyka będzie wyglądała, jakie możemy tutaj wspólnie osiągnąć porozumienia i jak ten ruch dedykować, ale rzeczywiście sytuacja jest groźna. Aczkolwiek, no, tak jak powiedziałem wcześniej, wydaje się, że nasi turyści chcą, pragną, jak zresztą zawsze, pragną doświadczać zwiedzania, wypoczynku, no zwłaszcza rzeczywiście ten okres przed nami tego wypoczynku czynnego.